Mistrz Huang Di. Medycyna chińska liczy sobie dobrze ponad 5000 lat i sięga wieków starożytnych. Już w czasach dynastii Shang, około 1000 lat przed erą chrześcijańską, stała na bardzo wysokim poziomie. Rozwój wczesnej medycyny chińskiej przypisywano według legendy dwóm wspaniałym władcom niebiańskim. Sheng Nongowi, czerwonemu władcy, który wynalazł zioło lecznictwo, i Huang Ti, czyli żółtemu cesarzowi, który wynalazł sztukę medyczną. Źródłem rozkwitu medycyny chińskiej, łącznie z dietetyką, było taoistyczne dążenie do nieśmiertelności lub przynajmniej długowieczności. Ten kierunek rozwoju zawdzięczają Chiny taoizmowi, który czerpie wiedzę z obserwacji przyrody i zgłębiania związków kosmicznych. Taoizm jest tradycyjną duchowością chińską w swych metodach zbliżoną do indyjskiej tantry i jogi oraz ajurwedy. Ponad 5000 lat temu do centrum cywilizacji w Himalajach w pobliżu góry Kailasia podróżowali mędrcy z południa Indii i Sri Lanki. Dlaczegoż nie mieliby i mieszkańcy Chin, tym bardziej, że im akurat łatwiej tam było dotrzeć. Więcej poczytasz w artykule Żółty cesarz Huang Ti na portalu himawanti.org.